Gra stworzona przez 13-latka, ale nie lekceważ tego. Gra jest tak straszna, że lepiej nie grać samemu. Dlatego dzisiaj zagramy razem, zapinajcie pasy, róbcie herbatkę i miłego oglądania. Czy to naprawdę? Nie może być. Myślałem, że się obudziłem. To nie jest mój pokój. A więc tak, widziałem intro tylko tej gry i wyglądała naprawdę super, nie? Super grafika. Nie przypuszczałbym, że to 13-latek zrobił. Myślałem, że to jakaś ściema, ale początek nie jest zły. Naprawdę te... Nawet drzwi, te detale tych drzwi, jak są tutaj obdarte. Wygląda to całkiem. Okej, otwórzmy sobie. Nie wiem, czy kiedyś mieliście takie sceny. Ja miałem parę razy, a najbardziej, który utkwił mi w pamięci, był ten... taki dziadek jakiś stary, ale taki wielki, silny. Napierdzielał mnie grabiami. I się przestraszyłem. Myślałem, że się obudziłem, bo w śnie się obudziłem po prostu. I wstałem i chciałem iść do toalety zrobić siku. A tam na klopie był dziadek właśnie ten z tymi grabiami, nie? I wtedy się obudziłem. Wtedy się bardzo przestraszyłem. Bardzo creepy ten sen był. Okej. Okay. Następne drzwi. Taki sam pokój. Strasznie ciemno. Ale patrzcie, jakie te detale są tutaj. Nie wierzę, że to 13-latek zrobił. Serio, nie? On na pewno kiedyś zrobi karierę. Zapamiętajcie go. Na pewno wkleję jego profil. Zrobił jedną czy dwie gry. Ale ta... gdzie ja jestem? Ale na pewno... Jak... będzie pracował nad sobą, znaczy się nad swoimi umiejętnościami. To na pewno będzie dobrym grafikiem. Czy by mam iść do przodu, a może mamy iść do tyłu znowu? Czasami tak w grze jest, że trzeba wrócić się. O, nie, dobra. Już mi się to nie podoba. Okej. Okay. Okej. To jest ten taki sam korytarz, tylko już bardziej taki jakby zdemolowany. Nie podoba mi się to. Ale dzisiaj będziemy odważni. Dzisiaj nie będziemy krzyczeć. Do you know the person behind you? Czy znasz osobę za tobą? Nie, no nie ma nikogo, co ty. Mamy tutaj wejść, czy co? Nie ma nikogo. Aż mi ciarki trochę przychodzą. Nie lubię czegoś takiego. Lepiej, żeby ktoś coś wyskoczył, czy coś. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nie ma tutaj nic. Nie znam tej osoby, niestety. Niestety, nie chcę je znać, ale to było straszne. Okej, idziemy dalej. Napiszcie w komentarzu, czy też się przestraszyliście. Masakra! Okej. Coś tu jest? Nie ma, są jakieś łańcuchy. Tutaj nic nas nie interesuje. Okej, co to jest? Coś mi się wydaje, że lepiej tych drzwi tutaj nie otwierać. Bo za takimi drzwiami zawsze coś jest, nie? Zawsze. Jak w każdym horrorze. Nie odbieraj telefonu, nie wychodź na dwór, zamykaj drzwi. Okej, chodźmy tutaj. Zobaczymy, co tutaj jest. Okej, druga wajcha. I chyba otworzyliśmy bramę, tak mi się wydaje. Ha. I coś się teraz stanie. Aż
Tak się przestraszyłem, że aż... Masakra. To dziecko musi być naprawdę jakieś opętane przez jakiegoś diabła, że coś takiego w ogóle wymyśliło, a nie? Wymyśliło. Może wymyśliła? Nie wiem. Okej. Jeszcze drzwi nie są otwarte. Tutaj widzimy jakieś krzesło. Możemy przeskoczyć, obejść? Nie możemy. Tutaj jest trzecia wajcha. Czyli to już na pewno otwiera te drzwi. No chyba, że są czwarte, ale nie wydaje mi się. Tutaj też krzesło. Czy to znaczy, że ktoś tutaj siedział po prostu, czy... Mam nadzieję, że nie. Gdzie te drzwi były w ogóle? Czy to było tu? Trochę się zgubiłem, jest ciemno. Chyba tutaj, tak. Tutaj nie widziałem tego manekina. Co tutaj w ogóle mamy? Jakiś stolik. Strasznie słabe światło. Wow. Co to tam jest w ogóle? Widzicie to? Nie widać, ale słychać. Ten sam stolik, tylko już połamany. Nie boimy się, nie krzyczymy. Może następnym razem nie róbcie tej herbaty, bo możecie się poparzyć. Okej. Coś tam jest, widzicie? Te oczy tam. Okej, wróćmy się. Jest to gra 10-15 minut. Chciałbym zobaczyć taką długą... Taką całą grę, taką 2-3 godzinną, gdzie wiecie, macie więcej leveli. I tak. Może nie możemy wejść. Nie jesteśmy tutaj proszeni. Okej. I teraz tak. Nie wiem, czy powinien biec, bo jak biegniesz, to jeszcze szybciej na cię wyskakuje. Zegar, okej. I co z tym zegarem teraz? Mi się wydaje, że się musimy znowu wrócić. Okej, czyli ptaszki lecą na północ w lato, na wschód w wiosnę, na zachód w jesień i na południe w zimę. I co to znaczy? Aha, czyli musimy chyba je obrócić. Czyli... Pierwszy będzie do góry na pewno, czyli jest, dobrze. Drugi będzie w prawo, południe. Ten drugi na zachód, czyli jest na zachodzie. Ten na wschód. Na pewno nie grajcie w tą grę na słuchawkach. Chyba, że chcecie się przestraszyć bardziej. No to na pewno. Słuchawki wskazane. Coś mi się wydaje, że za chwilę coś na nas wskoczy. Chodźmy sobie tutaj. Da się wejść? Nie da się wejść.
A tutaj już byliśmy, czyli musimy się wrócić. Ja to jestem Gapa. Ale te wszystkie pokoje i korytarze wyglądają podobnie, więc... Tutaj nam zamknęli drzwi przed mordą, czyli tutaj musimy iść. Stoliczek, byliśmy tutaj czy nie byliśmy tutaj? Nie byliśmy jeszcze. Czerwonych drzwi tutaj nie widziałem. Wejdźmy sobie. Czy które z tych drzwi się otwierają? Aha, same się otworzyły, ja tutaj nic nie naciskałem. Wejdźmy sobie. I co tutaj mamy? Strasznie ciemno. Na końcu światło. Coś tu mamy w ogóle? Jest klucz jakiś tutaj na dole. Co to w ogóle tam jest? Coś tam jest. Mamy klucz. Co to tutaj jest? Coś tam widzę, ale... Coś tam jest, ale... Dobra, chodźmy dalej. Potrzebujemy... Mamy klucz już do czegoś tam. Do jakichś drzwi. Skrytki. Box. Czyli ten klucz chyba był do tych drzwi. Na pewno. Czy my jesteśmy w tym pokoju początkowym? Mam nadzieję, że nie będziemy musieli znowu przechodzić całej gry. Ale spróbujmy. Pewnie nie, pewnie nie. Ta gra jest naprawdę straszna. Aż się cały pocę. Może tego nie widać. Ale mam ciarki. Co to za małe krzesło? Mam ciarki na całym ciele. I... Już mi się nie chce w to grać. Gra jest ogólnie super. Tylko trochę może za straszna. Ej, co tutaj mamy? Jakieś łóżka szpitalne. Gościu zrobił naprawdę dobrą robotę. W ogóle z dźwiękiem, z atmosferą w tej grze, z oświetleniem. Top. Nie wiem jak w ogóle... Jest tu jakaś kartka. Nie wiem jak w ogóle taką grę, ile się taką grę robi. Na pewno długo. Napiszcie w komentarzach, jeśli macie pojęcie o tym, ile w taką grę... Czyli... Na kartce pisze, że dziwne, że lubi, znaczy ta osoba lubi odgłos... krzyku, czyli no myśmy za bardzo nie krzyczeli, więc może jeszcze będziemy. Mam nadzieję, że to nie koniec. Jest łóżko na środku. Czyli nie, możemy ominąć. Myślałem, że się będziemy musieli wrócić, ale jednak nie. No i jest ciemno, na pewno będzie strasznie. Tutaj w ogóle mamy. W ogóle jest. Co to jest? Części ciała spadają do jakiejś maszyny. To dziecko, co zrobiło tą grę, znaczy ten 13-letni chłopiec. Chyba potrzebuje psychologa, a na pewno lekarza. Dobra, uciekajmy stąd. W ogóle noga jest. Okej. Uspokójmy emocje. Im dalej, tym głośniej. Z mojego doświadczenia już wiem, że tutaj na pewno coś wyskoczy.
mamy tu otworzyć. Czyli mamy znaleźć coś, żeby... O, już nie ma krzesła. Czy to krzesło się... Tak, to krzesło tutaj było, nie tutaj. Mamy coś znaleźć, żeby rozwalić te belki tam. Więc chodźmy poszukać trochę. Wszędzie te krzesła i te łóżka. Co tutaj był? Szpital? Aha, czyli jest... Halo? Czyli... Gdzie mamy znaleźć jakąś sikierę czy coś? Cokolwiek. Czyli coś tutaj było i otworzyło te drzwi. Z jednej strony dobrze, z drugiej nie, bo drzwi są otwarte. To jest dobra strona. A zła strona, że coś tutaj na pewno grasuje. Okej. Okay. Co to w ogóle są te tutaj? Próbowałem się obudzić, ale teraz jestem jednym z nich. Wkrótce ja też będę. Jeśli wam się podobało, zostaw łapę do góry i suba. Siema.